Ale to... A jakie są polskie sporty? Myślę, że siatkówka i skoki narciarskie to są polskie sporty. Dwa polskie sporty. Latem siatkówka, zimą. Znaczy nie, to siatkówka to też zimą. Kultura Kolarska prezentuje cykliczny program kolarski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. To jest cykliczny program kolarski, a to nie jest Paweł Bernas. Ale jestem sąsiadem Pawła Bernasa na co dzień. Bardzo możliwe, bo to jest, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć, że Artur, i to byłby głupi żart, ale to jest Karol Dziambor, złote dziecko polskiego dziennikarstwa rowerowego, kolarskiego, chyba tak powinniśmy powiedzieć. Uspokajam, Paweł Bernas będzie dalej w CPK i zawsze będzie już z nami, bo podpisał dożywotnią umowę. Natomiast kiedyś Wam obiecaliśmy, że będziemy wprowadzać nowe twarze, pokazywać nowe twarze. Dzisiaj odcinek specjalny, ja się nazywam Michał Kępa, a dzisiejsze CPK poświęcone jest, uwaga, uwaga, kolarstwu przełajowemu. Przełajowemu? Dobrze odmieniłem? Tak. Dobrze. Na którym się totalnie nie znam, więc weźcie pod uwagę, że dzisiaj gość będzie głównie mówił, a ja będę mu czasami zadawał pytania. Ale pierwsze pytanie takie rozgrzewkowe, jak się czujesz w roli Pawła Bernasa? Twojego sąsiada. To jest duże wyzwanie. Od tego zacznijmy, ponieważ to jest naprawdę coś, co powoduje ekscytację u mnie. Taką pozytywną. Ale taką samą, jak komentujesz wyścigi na Eurosporcie. Porównywalną. Na pewno porównywalną. No bo tutaj nie ma co ukrywać, że Paweł Bernas to jest taki mój idol dzieciństwa. Bo my wychowywaliśmy się w tym samym klubie, u tego samego trenera. Dzieli nas dobre kilkaset lat, no bo Paweł już, jak wiemy, jest Karol bardzo jest człowiekiem. Złotym dzieckiem polskiego dziennikarstwa kolarskiego, bo ma 12 lat, także to mniej więcej z tego wynika. No ale proszę, wygadany, już wyrośnięty. Podstawówkę skończył. Mutacja zdecydowanie już za nim, także no ale ma wiedzę przede wszystkim i to się liczy. Także to Paweł to był mój wielki idol od samego początku. Wychowywaliśmy się u tego samego trenera, Andrzeja Nowaka, więc zawsze to był taki wierzchołek góry lodowej i nigdy do tego poziomu Pawła nie doszedłem i nie dojdę już nigdy, także mogę tylko udawać tutaj nieobecność Pawła. To trochę zaczęło brzmieć, jakby Paweł Bernas umarł i my mu próbujemy oddać hołd i to jest taki odcinek poświęcony pamięci. Muszę to urwać. I zapraszamy na pierwszy memoriał Pawła Bernasa. Kryterium szosowe na początku przyszłego roku. Tak, pod górę Świętej Anny między... No dobrze, ale uwaga, przejdźmy, bo zawsze pierwsza minuta, może dwie, to jest u nas taka rozgrzewka, ale zostańcie z nami, ponieważ my się będziemy rozkręcać i opowiadać o kolarstwie przełajowym, o którym, jak powiedziałem, naprawdę nie mam... Ja nie mówię, że zielonego pojęcia, bo ja wiem, że jest Mathieu van der Poel i Wout van Aert, oni się wzięli z przełajów. W zasadzie od momentu, w którym oni się pojawili na szosie, to też popularność kolarstwa przełajowego wzrosła. Do tego sobie przejdziemy, ale ja mam pierwsze, podstawowe pytanie, które ja bym ci przerwał i powiedział, że z kolarstwem przełajowym jest trochę jak z Yeti. Wiele osób słyszało coś tam, ale nikt nie widział tak naprawdę. Nie, ja parę razy oglądałem. No widzisz. Ale Yeti czy kolarstwo przełajowe? Jedno i drugie. Nie, kolarstwo przełajowe i... dobra, o moich, że tak powiem, wrażeniach to sobie powiemy potem, ale ja mam jedno podstawowe pytanie. I takie wstępne. Ja wiem, że może nie do końca będziesz znał odpowiedzi na wszystkie pytania, ale czym się różni kolarstwo przełajowe od gravelowego? Znaczy ja wiem, czym się różni mniej więcej rozgrywanie wyścigów, ale czym się różni rower przełajowy od roweru gravelowego? Bo szczerze mówiąc, nie wiem. Więc... No, rower przełajowy jest przede wszystkim stworzony do bardziej sportowej, wyczynowej jazdy, jeżeli chodzi o pokonywanie trudnych elementów tras. Trasy wyścigów gravelowych i wyścigów przełajowych są skrajnie inne. Rower przełajowy dostosowany jest też do warunków pogodowych. Jest oczywiście świadomość tego, że na trasach przełajowych pojawia się bardzo dużo błota, bardzo dużo piasku. Tego jest troszkę mniej na wyścigach gravelowych. Na wyścigach gravelowych też nie powinno się biegać rowerem, a w kolarstwie przełajowym jest to, no jest to praktycznie codzienność, jeżeli chodzi o ściganie. Jest to rower przede wszystkim szybszy. Te opony są węższe, bieżniki są... W przełajach są węższe? Tak. O, nawet nie, ja myślałem, że na odwrót właśnie, że są grubsze, bo jest więcej tego błota, wszystkiego. No, przeważnie zawodnicy ścigają się na 32-milimetrowych oponach, szytkach. W tym przypadku no podejrzewam, że jeżeli chodzi o gravel, to są troszkę szersze jednak te opony. No to też zależnie, czy rozdzielamy jakby taką amatorską jazdę, czy ściganie się. No niedawno mieliśmy Mistrzostwa Świata w kolarstwie gravelowym, których nie mogliśmy oglądać, bo nie było transmisji. Tak, ale możemy teraz, ponieważ jest to pierwszy odcinek CPK, gdzie obydwu prowadzących dysponuje czapkami, tak, to możemy jeszcze zrobić Kasi niewiadomej tego rodzaju ukłon wykonać. Piękne to było. Chociaż nie widzieliśmy tego rzeczywiście. Nie widzieliśmy. Nie wiem, czy piękny był nasz ukłon, ale to nieważne.
No dalej, także jest, no. No jest sporo różnic, jeżeli o to chodzi. O sam sprzęt. Tak, tak. No, tylko oczywiście te rowery są podobne, no ale to tak samo rower szosowy jest do roweru przełajowego podobny i można to... Czyli inaczej, nawet powiem więcej, rowery szosowe też się między sobą różnią. I oczywiście, jest rower aero, powiedzmy, taki z grubszą ramą i w ogóle też się mocno różni od roweru lekkiego na góry. Jak w dużym producencie, najlepszy przykład to jest zawsze Trek, który ma Madonkę i Emondę i one się mocno różnią. Podejrzewam, że być może podobnie się różnią jak przełaj do gravela, ale generalnie też jest tak, że wiele osób myli te dwa sporty, ponieważ przychodzi jesień w Polsce, jesień przychodzi podwójnie, bo jest w Polsce, no i robi się mokro, robi się błoto, robi się ciemno, to już mniejsza z tym i ludzie wyjeżdżają poza szosę, krótko mówiąc, już nie jesteśmy zobligowani do tego, żeby jeździć po asfalcie, jeździmy wszędzie i wtedy te słowa się mieszają, to znaczy kupię sobie gravel albo kupię sobie przełaj, albo biorę przełaj, biorę gravel. Tak naprawdę większość z was jeździ na gravelu i uprawia wtedy kolarstwo gravelowe, taka jest prawda, bo ale... kolarstwo przełajowe jest specyficzne, prawda? Potrzebny jest tor tak naprawdę, czy źle mówię. Znaczy no trzeba sobie tutaj wyjaśnić też jedną sprawę. Do kolarstwa przełajowego często wystarcza rower gravelowy i na odwrót. Mm-hmm. Jeżeli nie ścigamy się na wysokim poziomie. Ja teraz właśnie nie poziomie, mówię o sprzęcie, mówię o jakby sposobie jazdy. Znaczy nie, no jeżeli chodzi o trenowanie kolarstwa przełajowego, bo o to pytasz, tak? Mm-hmm. No to tutaj nie trzeba zbytniej logistyki. No wystarczy wyjechać do lasu, do parku. Fajnie, mm-hmm, jak nie gonią nas psy, więc to z parkami bywa problem. Ale żeby trenować kolarstwo przełajowe, nie trzeba mieć jednej rundy. Oczywiście można iść w tym kierunku i tylko dobrze, jeżeli jest możliwość znalezienia jednej około 7, 8, 9 minutowej rundy, ale tak naprawdę można po prostu dobrać taki teren, na którym nie ma dużo kamieni, dużo korzeni i nie ma żadnych elementów, które mogą nas zaskoczyć, no bo pamiętajmy, że jest to rower bez zawieszenia, że jest to rower dość sztywny, także nie może być uskoków i tego typu rzeczy, a tak naprawdę można jechać przed siebie po prostu w las. No ale właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo gravel się właśnie kojarzy z tym, że to jest taka wolność, kolarstwo romantyczne, jadę sobie przed siebie, natomiast w kolarstwie przełajowym jako sporcie, no to rozumiem, że nie chodzi tylko o siłę, moc, czy tam w ogóle po prostu jechać jak najdalej, robienie kilometrów, tylko bardzo dużą rolę odgrywa technika, skręcanie i to takie na zasadzie jadę 90 metrów, skręcam, znowu jadę 90 metrów, znowu skręcam, zawracam, potem jest jakieś kolejne utrudnienie i to jest chyba, o ile ja dobrze to rozumiem, taka podstawowa różnica pomiędzy kolarstwem gravelowym a przełajowym, bo kolarstwo gravelowe to jest w zasadzie kolarstwo szosowe, tylko nie po szosie, tak w gruncie rzeczy. Prawda? Wiem, o co ci chodzi i jak najbardziej się tutaj zgadzam, no bo ta intensywność jest zupełnie inna. Jednak wyścig gravelowy czy trening gravelowy w takim jego założeniu, no to zdecydowanie ta intensywność jest inna, ponieważ jest to wysiłek bardziej jednostajny, jeżeli chodzi o gravel. Na przełaju ta intensywność jest cały czas zmienna. Jest wyhamowanie, jest rozpędzenie roweru, jest przeskoczenie przez przeszkodę, jest wbiegnięcie na schody czy zjechanie ze stromego zjazdu. I to cały czas, jak zobaczy się wykresy, jeżeli chodzi o waty, no to cały czas to jest to grzebień. Mhm. Jeżeli chodzi o to kolarstwo gravelowe, no to tu sytuacja jest jednak troszkę inna i bardziej przypomina to rywalizację, myślę, na szosie. Tak, no takie Stradę Bianche, bo to w gruncie rzeczy tak. Stradę Bianche, wyścig gravelowy, to nie różni się specjalnie. Tak. Tak. I oczywiście zawodnicy, którzy dobrze sobie radzą na przełaju, będą sobie dobrze radzić na gravelu, tak jak radzą sobie dobrze na szosie, ale typowi gravelowcy, choć nie wiem ilu takich jest na świecie, jest to do tak tego, młoda dyscyplina, do tego że... przejdziemy, bo właśnie chciałem cię zapytać, żebyśmy już sobie po tych takim wstępie i podstawach opowiedzieli trochę o historii kolarstwa przełajowego, czy przełajów w ogóle, no bo to też jest kolejna różnica w stosunku do gravelu. Gravel jest bardzo młodą dyscypliną, w zasadzie taką trochę powstałą. Nie chcę, broń Boże, umniejszać. Na potrzeby producentów. Na potrzeby, ale trochę tak. I na potrzeby być może często kolarzy i kolarek szosowych, którym się zaczyna taki off-season i chcą się trochę pobawić kolarstwem, ale jednocześnie czasem pościgać. Nie chcę tu, broń Boże, jakieś wkładać kija w mrowisko, bo znowu nie wiem wielu rzeczy. Natomiast przełaje to już jest historia, prawda?
Tak, to jest bardzo stara dyscyplina sportu, sięgająca historią gdzieś początku XX wieku. Wymyślili kolarstwo przełajowe Francuzi, a też w Paryżu zostały rozegrane pierwsze przełajowe Mistrzostwa Świata i przez wiele lat była to właśnie dyscyplina, która miała na celu przedłużyć sezon treningowy i też startowy siłą rzeczy szosowcom. Ale on zawsze tak wyglądało? To znaczy, czy to kiedyś było trochę zbliżone do, powiedzmy, właśnie wyścigów dzisiejszych gravelowych? Nie, jakbyś zobaczył trasę. No i druga sprawa, no bo to też... Czy to przypadkiem nie jest jakimś... Rozumiem, że kiedyś też nie było asfaltów, tak? Tak, na pewno. W związku z czym w kolarstwie szosowym, no ale w kolarstwie szosowym też nie jeżdżono po asfaltach. No tak, ale w związku z czym ta różnica między... Znaczy, krótko mówiąc, można zaryzykować, że wtedy dzisiejsze kolarstwo gravelowe to było trochę kolarstwo szosowe, natomiast przełaj jakby nie miał konkurencji w postaci gravelu, bo tą konkurencją była zwykła szosa. Trochę mieszam, ale próbuję sobie... Mieszasz, okay. Bo te trasy przełajowe kiedyś były jeszcze trudniejsze niż obecnie i były dłuższe podbiegi, były inne też warunki pogodowe, bardzo dużo było rywalizacji zimą i to taką zimą, gdzie ten śnieg był bardzo kopny. A czy właśnie, przepraszam, że ci przerwę, ale mówiłem, że będę tak się zaczepiał, czy śnieg kiedyś właśnie, no mówimy, nie będziemy wchodzić w temat zmian klimatu, ale chodzi mi o to, czy ta dyscyplina była trochę dedykowana pod śnieg na początku, czy pod jednak błoto? Nie. No to są legendy oczywiście, jak z początkiem wszystkiego. No, było o tym, że dwóch Francuzów pojechało razem do parku obok, kręciło się wokół fontanny, na rowerze jeszcze szosowym, z normalną szosową oponką, ale w parku. No i zaczęli się ścigać i pomyśleli, że to w sumie fajne, że przyjęło się. No i tak zaczęli tutaj rozwijać tę dyscyplinę sportu. Także, no ale śnieg jest oczywiście częścią kolarstwa przełajowego. Ale rozumiem, że kiedyś był bardziej, tak? Z uwagi na to, że po prostu było go więcej zimą. Tak to do tego trochę... Nie wiem, nie było mnie na świecie, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak powiedziałeś, jestem chyba najmłodszym człowiekiem na świecie. Także mogę tego po prostu nie pamiętać. Ale no może było go więcej. No dobrze. To pewnie zależy gdzie. Chodzi mi o specyfikę, czy nagle nie dojdziemy do tego, że jest jeszcze kolejna odmiana kolarstwa, która nazywa się kolarstwem zimowym, gdzie się na przykład jeździ tylko po śniegu, prawda? Bo jest też pewnie coś takiego. Tak, tak. Te wyścigi fatbike'ów chyba się rozgrywają, tych takich rowerów górskich na bardzo grubej oponie. Ja myślałem, że one są z kolei na plażach, takich typowych. Nie, no to już jest kolarstwo plażowe tak zwane, nie? To już jest oficjalna konkurencja Unii Europejskiej. Strasznie dużo... Znaczy Unii Europejskiej, kolarskiej Unii Europejskiej. Strasznie dużo kolarstw jest, proszę Państwa. Tak, ja nie wiem, czy to jest dobrze. Ale wracając, no to jeżeli chodzi o ściganie na śniegu, no to największym problemem, nie zadałeś tego pytania, ale ja na nie odpowiem, największym problemem kolarstwa przełajowego jest to, że jest to dyscyplina nieolimpijska. Tak. No i właśnie jeżeli chodzi o śnieg... nie wiadomo, jak ją zakwalifikować, jeśli chodzi o porę roku pod tym względem, prawda? Tak. No bo zrobienie tego podczas igrzysk olimpijskich letnich powoduje całkowicie przestawienie sezonu i będzie to bardzo przypominać w sumie kolarstwo górskie. I będzie też w nienaturalnym klimacie, no nie wyobrażam to sobie już trochę kolarstwa przełajowego w Rio de Janeiro. To już prędzej ten gravel kiedyś mógłby się znaleźć. Prędzej tak. Ale jeżeli chodzi o zimę, no to też jest problem, bo takie są przepisy dyscyplin, które znajdują się w programie Igrzysk Olimpijskich Zimowych, że w całości muszą zostać rozgrywane na śniegu bądź lodzie. A tego nie wiedziałem, no to już że musi być śnieg lub lód. Tak. No i jak się tak zastanowisz, ja też kiedyś tego nie wiedziałem. To są, nie? Więc to ma duże znaczenie. No i teraz Międzynarodowa Unia Kolarska, czyli nasze kochane UCI, robi plan taki, w którym właśnie jest rozgrywany Puchar Świata w całości na śniegu. On się odbywa w grudniu w Val di Sol, gdzie ten śnieg jest pewniakiem. No i powiem szczerze, to się fajnie ogląda. To są te takie słynne obrazki, w których oni tak wszyscy spadają, przewracają się, zjeżdżając w dół, bo chyba pamiętam taki to chyba na wirelowy trochę film. Nie, chyba nie, ale dużo zdjęć było Wouta van Aerta na śniegu. A czy to nie Pidcock był właśnie na śniegu taki... Możliwe, że był na śniegu kiedyś. No. Znaczy pewnie kiedyś był. Tak. W Lidz bardziej deszczowo, ale mógł być. No, także... Ale to jest, rozumiem, robione pod to, żeby spróbować wepchać kolarstwo przełajowe do programu zimowych igrzysk. I było to takie na początku bardzo kontrowersyjne, że to całkowicie zabije koncepcję tego sportu, no bo nie będzie piasku, nie będzie błota, nie będzie trawy, śliskich agrawek, ale okazuje się, że to też jest fajne i nie wypacza to aż tak rywalizacji. W sensie to nie jest tak, że mamy Puchar Świata w Maasmechelen w Belgii i tam wygrywa zawodnik XYZ, a później a na śniegu jest... wygrywa a na śniegu inne... jest zupełnie co innego. Jak ktoś jest mocny, to jedzie, bo technikę i tak ma opanowaną. Ten rower jest przystosowany do jazdy na ubitym śniegu, więc tu też nie jest tak, że no nagle... jednak ja się trochę nie dziwię temu kierunkowi, no bo to jest dyscyplina uprawiana zimą. I to tak jakby, ja wiem, że to jest, ona jest zimą dlatego, żeby to było w stosunku do sezonu szosowego, który jest jakby punktem odniesienia, no ale rozumiem,
że kolarstwo przełajowe to nie jest, że to uprawiają szosowcy, którzy zimą trenują. Uprawiają to kolarze przełajowi, tak, prawda? Tak, i takich tak. kolarzy, rozumiem, jest dużo, no bo te wszystkie nazwiska, o których w przełajach, poza tymi największymi gwiazdami, o których słyszymy, oni pewnie się ścigają też na szosie latem, tak? Ale, rozumiem, ale tylko i wyłącznie w większości treningową. A i zadam teraz takie pytanie, które trzeba zadać zawsze. Czy oni z tego żyją? Tak, żyją. Mhm. Czy poza Woutem Van Aertem, Tomem Pitcockiem i Mattie Van Der Poelem, ten Izerbyt, tak? To jest takie łatwe nazwisko do zapamiętania, więc żyje? Żyje. Dobrze żyje? Żyje. Żyje dobrze i bardzo dobrze zarabiają, bo tam są duże dość pieniądze, jeżeli patrzymy przez pryzmat kolarski. Okay. Nie? Pieniądze są z kontraktów z teamami, czy pieniądze są za nagrody w wyścigach? Są trzy źródła, cztery właściwie źródła dochodu. No, każdy zawodnik ma swoją drużynę i są to drużyny dobrze funkcjonujące. No, jest Alpecin Dekenik, to też jest przecież drużyna przełajowa. Jest Paweł Sauzen. I tu są normalne kontrakty, tak, pewnie mniejsze niż na szosie. No, ale... Bardziej niż do szosy można to porównać do drużyn kolarstwa górskiego. Więc to jest jedno źródło dochodu. Drugie źródło dochodu to są nagrody. Z Pucharu Świata, z cyklu Super Prestige, X2O Trophy, które też są fajne. Ale nie, no wiadomo, no, z zachowaniem pewnej skali i pewnej proporcji. No i fajnym źródłem dochodu dla tej czołówki jest startowe. Ty jedziesz na wyścigi, płacisz startowe. Ale oni jadą na wyścigi, dostają startowe. Więc niezależnie od wyniku, organizator dzwoni. No. Organizator dzwoni, mówi: chcemy ciebie na wyścigu XYZ. I to nie jest tak jak na szosie, że to jest kryterium w Szanghaju, tylko to jest często Puchar Świata. A czy to troszkę. I organizator płaci zawodnikom za to, że oni tam są. Czy to troszkę przypomina. No, Puchar Świata to może nie wtedy, ale czy to troszkę przypomina strukturę wyścigów w kolarstwie torowym z kolei, gdzie są te takie sześciodniówki, gdzie, jak rozumiem, też chyba to jakby zarabia się na samym udziale chyba też. Znaczy, pod jakim względem ma to przypominać? Chodzi mi o to, że jest rodzaj... tam, bo chodzi mi tylko o istnienie tego startowego. Istnieje. No tak, ale czy to... No bo domyślam się, że nie, w Mistrzostwach Polski w kolarstwie torowym nie dostaje się pieniędzy za start, tak? Czy w Pucharach Świata zawsze dostaje się pieniądze za start, czy tylko w pewnym cyklu imprez, tak samo jak w kolarstwie torowym, tym cyklem imprez są te sześciodniówki, raczej... coś pomiędzy pokazową imprezą, a jakimś takim osobnym bytem trochę. Znaczy, wiesz, jeżeli mamy Puchar Świata tydzień przed Mistrzostwami Świata, to organizator nie musi stawać na głowie, żeby ściągać gwiazdy i często może nie zapłacić, w sensie nie zapłacić, no, nie zapłacić to brzydko brzmi, ale nie musi ich kusić pieniędzmi, bo oni przyjadą, bo to jest bardzo ważny cel w ich programie startowym przygotowującym do Mistrzostw Świata, ale jak jest Puchar Świata we Francji, a Belgowie i Holendrzy i ogólnie kolarze przełajowi są bardzo wygodni i dla nich każdy wyjazd 150 km na wyścig to już się staje troszkę dużo, także oni do Francji już nie tak chętnie pojadą, no to już organizator francuskiego Pucharu Świata takiemu Izerbytowi zapłaci. Ja tak trochę rzuciłem to kolarstwo torowe, ale tak naprawdę w naszej ukochanej, a przynajmniej w mojej szosie, tak naprawdę też przecież są startowe, tak? To znaczy organizator czasami jednak zaprasza, to czasami ma bardziej, czasami mniej oficjalny charakter. Tak. Tutaj ma bardzo oficjalny. Nie mówię o tych kryteriach, gdzie to już jest w ogóle co innego, tych japońskich. Tam tak, no to już jest kompletnie co innego. Tak, tutaj jest to normalne. Także odpowiadając na pytanie, kolarze przełajowi żyją, żyją dobrze, tylko żyje ich garstka. No to jakby... Ta dysproporcja jest ogromna pomiędzy pierwszym zawodnikiem w rankingu Międzynarodowej Unii Kolarskiej, nie mówię o Van Der Poelu, mówię o tych typowych przełajowcach jak Van Turenaut, jak Izerbyt, no to ta dysproporcja pomiędzy pierwszym a 15-20 jest ogromna. A 15-20 nie zarabia? Czy zarabia na tyle mało, że na przykład... Zarabia czy... mało. Okay. A mamy do czynienia często z, muszę to może będzie kontrowersyjne, z amatorami? Znaczy w takim znaczeniu, że wiesz, w piłce nożnej jest to takie wytykanie palcem, że jak Polska gra z Wyspami Owczymi, to my gramy z aptekarzem, jakimś tam rzeźnikiem i kimś tam. Czy właśnie ten 15-20 w przełajach to jest kolarz, który trenuje, jeździ na zawody, ale poza tym jest nim nauczycielem? Bo musi? Nie, no nie. To bardziej bym porównał do kolarza dywizji kontynentalnej na szosie. Czyli to nie jest w pełni profesjonalista. Ale utrzyma się z tego. Tak, bo utrzyma się z tego, pojeździ nie musi na szosie za to płacić też. Może no nie, tak, nie, nie, no bez przesady. No też nie róbmy z kolarstwa przełajowego, wiesz. Nie wiadomo czego. A 30 z kolei na przykład. No nie, to też nie jest tak, bo oni są po prostu, wiesz, w regionalnych belgijskich drużynach, gdzie mają, nie wiem,
wiem, 1500-2000 euro kontrakt. No, no nie są to gwiazdy, nie są to gwiazdorskie kontrakty, ale da się z tego wyżyć, plus gdzieś tam szukają innych źródeł dochodu. Także, ale to się rozwija. Mam wrażenie, że jest coraz lepiej, bo kolarstwo przełajowe jest też takie mocno sinusoidalne. I o ten rozwój bym cię chciał zapytać, bo o tym, że jest to tak stara dyscyplina, okej, okay, no ale moim zdaniem, skoro jest to dyscyplina sięgająca początku XX wieku, a umówmy się, jeszcze 15-20 lat temu bardzo mało się mówiło o przełajach jakby poza tym światem przełajowym. Ten świat szosowy się niespecjalnie nim interesował. Wiadomo, że przyczyną jest chociażby istnienie właśnie tych gwiazd, które łączą te dyscypliny. Ale co się działo przez te, nie wiem, 70-80 lat, że ten sport miał jakieś zloty i upadki, jeżeli chodzi o poziom właśnie popularności? Jak to szło? Trudno powiedzieć. Moim zdaniem to w znacznym stopniu wynikało z tego, czy najlepsi przełajowcy osiągali sukcesy na szosie. Bo taki Adrie Van Der Poel, czyli tata Matthew, czy Matthew? Jak wy macie na koszulce? Matię. Osiągał sukcesy tu i tu. I takich przypadków było wiele i wtedy kolarstwo przełajowe fajnie stało i było rozpoznawalne, bo w Belgii to jest religia, kolarstwo przełajowe. Ja bym powiedział, że często bardziej od szosowego. Czyli uściślając, to o czym ja powiedziałem dotyczy świata, a w Belgii cały czas ta dyscyplina jak dobrze się ma? Bardzo dobrze się ma. Ale podaj przykład, to znaczy to jest, nie wiem, dla przeciętnego dla przeciętnego Belga rutyną niedzielną jest rano podniesienie się z łóżka, pójście do kościoła i pójście na wyścig przełajowy. Ponieważ Belgia jest mała, tych wyścigów jest bardzo dużo. Nie chodzą do kościoła chyba. Ale może ja nie wiem, no jeden pójdzie, drugi nie pójdzie. No. To tak jak w Polsce. No, to jest zasadniczo. Jest 50% szans. Polali kościół, ale zostawili przełaje. No. I po prostu idą tłumy ludzi na te wyścigi przełajowe. Te wyścigi są często w malutkich wioskach. Żeby zobrazować skalę, gdzie bym nie pojechał do Belgii, a byłem kilkukrotnie na wyścigach przełajowych jeszcze jako zawodnik, kogo byś nie spotkał, jak on się dowie, że ty uprawiasz kolarstwo przełajowe, on ci powie, ja się nie interesuję kolarstwem przełajowym. Ja nie lubię, ja nie oglądam, ale Thibaut Nys, ale Matthew Van Der Poel, ale Wout, ale tamto, nie? Czyli jakby to jest tak mocno w świadomości ludzi, że nie trzeba być pasjonatem. I tak się znają. Tak, oczywiście. O rodzinie Nysów, czyli o Thibaut i Svenie, na lokalnej, znaczy nie lokalnej właściwie, publicznej telewizji cały czas leciał serial o ich życiu. Tak jakby u nas o, nie wiem, no nie chcę tutaj używać przykładów, ale jakby o, nie wiem. Rodzinie Banaszków. Rodzinie Banaszków na TVP1 leciał regularny serial. Trudno sobie to wyobrazić. Znaczy ja zaczynam sobie wyobrażać, ale to wtedy musielibyśmy kolejny odcinek. Ale to też pokazuje skalę. O serialach już nagra. Nie, no to jest to bardzo ciekawe. Są to jedni z bardziej popularnych sportowców Belgii i mówię tutaj o Iserbycie, a nie o Van Der Poelu i Van Aercie, bo to jest oczywiste. No dobra, ale czy na przykład my mówimy o popularności, która jest popularnością, no to bardziej będziemy rozmawiać trochę o Belgii niż o przełajach, ale to ciekawe bardzo. To jest bardziej popularność w małych miastach, wioskach i tak rzeczywiście jest coś takiego, jak powiedzmy w Polsce bym porównał to, nie wiem, do Żużla, powiedzmy, gdzie jest trochę, on jest trochę regionalny, tak? Ale tam jest rzeczywiście wielka, i to się przekłada też na taką ogólnopolską i oglądalność i tak dalej, i może też siatkówka, siatkówka jest wyżej na pewno, ale to jest też taki trochę polski sport, jeżeli chodzi o popularność, więc to jest tego rodzaju popularność, czy to jest popularność jeszcze bardziej rozwinięta, która w zasadzie rywalizuje, nie wiem, z piłką nożną, czy jednak bez przesady, czy też szosowym kolarstwem, bo ono też jest w Belgii dużo popularniejsze niż w innych krajach. To ja bym to porównał, jeżeli chodzi o Polskę, to do skoków narciarskich. Tylko w Belgii to jest, no ja mam wrażenie, że w Polsce no to jest jednak od początku XXI wieku, od sukcesów Adama Małysza, a w Belgii tak jest zawsze. No to jest bardzo duża popularność, szczerze mówiąc. U nas skoki narciarskie przegrywają z piłką. No przegrywają, wiesz, zimą. Wiesz, gra się też piłkę zimą i są mecze i w ogóle. No ale myślę, że jeżeli chodzi o taką ogólną świadomość. Tak. Ale według mnie są na równi, powiedziałbym, z siatkówką, o ile może nie wygrywają. Tak, no, więc to jest taki sport drugi, trzeci, może czwarty. Jeszcze teraz trochę się zmieniła, wiesz, struktura. Ludzie oglądają sporty takie niepolskie, interesują się, nie wiem, no, hokejem, NBA, hokejem może rzadziej, ale Formułą 1. No trochę ciężko się to teraz wszystko porównuje. Ale to, a jakie są polskie sporty? Myślę, że siatkówka i skoki narciarskie to są polskie sporty. Polskie sporty. Latem siatkówka, zimą. Znaczy nie, siatkówka to też zimą. No, ale wracając, też
polecam tobie i polecam państwu. Może jeszcze nie teraz, bo się sezon dopiero będzie rozpoczynał, ale w grudniu wejść na największe dzienniki internetowe w Belgii, no to to tylko przełaj. Nie, nie tylko sportowe. Ja nie mówię o sporcie i tak dalej, ale... A czy... To dwa jeszcze pytania a propos tego. Czy na przykład zawody są Pucharu Świata transmitowane w telewizji belgijskiej tej właśnie... Tak, skoro są serial, to myślę, że zawody też. A czy to jest popularność... Ale mimo wszystko rozumiem, mniejsza niż szosowego kolarstwa. Wiesz, trudno to ze sobą te dwa światy zestawić. Ale, z jednej strony ze sobą przenikają, a z drugiej ze sobą nie przenikają. Ale z powodów kalendarzowych, prawda? Tak. Okay. No wiesz, trudno znaleźć kibica kolarstwa przełajowego, który nie lubi kolarstwa szosowego. Ale w drugą stronę? W drugą stronę, no, tak. No właśnie. No, tak. Nawet w Belgii, tak? Czy nie? Bo to... Dobra, no ale tak, zostawmy Belgię. A co poza Belgią? Bo to co tak... poza Belgią? No to w Holandii jest jedna druga tego. Może troszkę dziabkę więcej, no, a potem? No, a później jest problem. No właśnie, tak trochę są myślałem. Czechy fajnie funkcjonują, jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe, bo na przestrzeni ostatnich lat tych sukcesów mieli sporo i też są telewizje między innymi, ale też wcześniej, czy to rodzinę Simunków, czy... No było tych kozaków trochę. No to tam też to leci w lokalnej telewizji. Oprócz tego, że w czeskim lokalnej, Eurosporcie, no w takiej państwowej, no w czeskiej telewizji, tak? Mają też swój cykl Toy Toy Cup. A tak, ja słyszałem, proszę bardzo, rzeczywiście, tak. To, jest to cudowne swoją drogą, ale jest takie coś. I to tak, że no to można porównać, po prostu to jest Puchar Czech, który nosi nazwę sponsora tytularnego i to też leci w telewizji. No nie wyobrażam sobie Pucharu Polski nawet na TVP Sport. Nie mówię TVP1, nie? Więc do tego dochodzą Niemcy, gdzie też ta popularność jest, rozwija się to fajnie w Szwajcarii. Szwajcaria też kiedyś bardzo mocno stała w przełaju, później miała troszkę przerwy. No, a muszę jak kończyło się to amatorskie kolarstwo przełajowe? Najbardziej być może w ostatniej dekadzie rozwijający się rynek w kolarstwie, czyli Wielka Brytania. Nie, no też mocno, też mocno, ale no to ja bym to wszystko tak, jeżeli chodzi Niemcy, Szwajcaria, Luksemburg, no wiadomo, Luksemburg trudno jakkolwiek porównywać, no to jest to popularne, były tam Mistrzostwa Świata, było troszkę zawodników, no ale to dalej jest Luksemburg. Dobrze, o Polsce będziemy mówić, czy nie chcemy? Możemy mówić. Da się wypikać to nazwisko, które... Stany Zjednoczone też mocno się to tam rozwija, no, ponieważ są tam świata, były tak? Mistrzostwa Świata, są rokrocznie Puchary Świata. I gdzieś to się tam troszkę zatrzymało, jakby taki szklany sufit się pojawił, ale dalej walczą, żeby przeskoczyć ten poziom. Wiesz, był Puchar Świata w Las Vegas, wieczorny przy sztucznym oświetleniu, nie? Także były próby grubego wejścia, jeżeli chodzi o rynek amerykański z kolarstwem przełajowym. Nie udało się to w 100%, ale troszkę się udało. Podobnie jak z kolarstwem szosowym. Dokładnie. Próby są nieustannie podejmowane. Trochę nam się kończy czas, ale ja muszę zapytać o ważną rzecz jeszcze, chyba że jest coś... Ale ja najpierw zapytam. Jak wygląda taki... Użyję dziwnego sformułowania, social life przełajowy. To znaczy, na szosie wiesz, mamy ustawki, ludzie ze sobą jeżdżą, jest cała taka ta etykieta, mnóstwo zasad, no wytworzyła się ta kolarska kultura. A jak wygląda to w przełajach? To znaczy, ile jest, nie wiem, ty jesteś ze Śląska, ja powiedzmy też, no ile jest tu na przykład, czy są ustawki przełajowe? Tak, są ustawki przełajowe, takie typowo amatorskie, że tak powiem. Prężnie rozwija się bardzo Syrenka CX organizowana w Warszawie na terenie Stadionu Narodowego. W sensie, no nie na Stadionie Narodowym, tylko a na... Syrenka CX to jest cykliczna impreza? Tak, czy... Tak. Cykliczna impreza w stylu takiej ustawki. Aha. Teraz bardziej te syrenki główne, z tego co się orientuję, jeżeli mówię źle, to bardzo przepraszam, ale tak to pamiętam, że już są w formie takich małych wyścigów kameralnych, a oprócz tego są typowe ustawki, gdzie się po prostu jest wydarzenie na Facebooku, się można spotkać, można pojeździć. Wiem, że coś takiego jest we Wrocławiu. Wiem, że też coś funkcjonuje, jeżeli chodzi o Poznań. Ale no tak jest, wiesz, nie jest to taki... Malinowy przełaj, tak? To jest malinowy... Owocowy przełaj. Ale malina to też owoc. No tak, ale to... Tak, to Jarek Dąbrowski organizuje. Ale to jest impreza jedna, tak? Tak, raz w roku, ale to no pamiętajmy taką jedną kwestię, że jest cały kalendarz Polskiego Związku Kolarskiego, gdzie ściga się młodzik, ściga się junior, ściga się elita, ścigają się mastersi i ścigają się amatorzy. Więc to bardzo mocno, wiesz, to jest konkretne, nie wiem, 25-30 wyścigów, oczywiście porozrzucanych po całej Polsce, ale na każdym z tych wyścigów może amator wystartować. I tych amatorów jest tam sporo. Najpopularniejsza jest właśnie owocowy przełaj w Laskowicach Pomorskich. To ale rośnie?
Czy z roku na rok ludzi jest więcej, którzy startują? Tak. Szczególnie jeżeli chodzi o amatorów i masterców, to tak. Bo ja pamiętam, mój tata się ścigał 10 lat temu w Przełajach, jeżeli chodzi o masterców, no to tam naprawdę przyjeżdżała bardzo wąska garstka. A teraz to nie ukrywam, że prawdopodobnie większość organizatorów jako główne źródło utrzymania traktuje startowe od amatorów. Podejrzewam, że tak to się może rozkładać, także pod tym względem to się mocno rozwija. No dobrze, no to powiedz mi jeszcze teraz na koniec, bo czas nas nieubłaganie goni, bo o parę rzeczy zapytałem, jest pewnie całe mnóstwo, które nie zapytałem, ale co jest najważniejsze? Czego jeszcze nie powiedzieliśmy? Czego ty nie powiedziałeś o kolarstwie przełajowym? Znaczy, no taki apel do ciebie. Do mnie. I dla państwa, którzy wcześniej nie mieli styczności z kolarstwem przełajowym, od strony widza. Nie mówię uprawiania, bo to są ciekawsze osoby ode mnie, żeby na ten temat się wypowiadać. Ale jeżeli chodzi o oglądanie, moim zdaniem jest to najciekawsza dyscyplina kolarska, konkurencja kolarska do oglądania. Mamy godzinny wyścig. Gaz od startu do mety. Nie trzeba południa marnować, żeby... Tak. Gaz od startu do mety. Jest to bardzo proste do oglądania i dlatego to też przypomina kolarstwo przełajowe, bo wiesz, masz szosę, tu leci Tirreno, tu leci Paryż-Nicea, tu zaraz będzie Dauphiné, a w trakcie tego jest Giro. A tutaj, jeżeli chodzi o przełaje, mamy zawody przeważnie co weekend. Czasami pojawią się w tygodniu, jak w środę jest święto w Belgii, to zrobią w święto. Nie ma wiele etapowych wyścigów, prawda? Nie ma wiele etapowych wyścigów przełajowych. Są trzy główne cykle plus imprezy poboczne, czyli mamy Puar Świata, Super Prestige i X2O Trophy, jeżeli chodzi o takie ogólnoświatowe cykle. Godzinny wyścig elity mężczyzn, cały czas idzie gaz, cały czas idą emocje, cały czas idzie tempo, nie ma czasu się nudzić. I są wymiany rowerów. Są podbiegi, dynamika jest ogromna. Swoją drogą to jest, bo my ostatnio próbowaliśmy tłumaczyć kolarstwo szosowe. Moim zdaniem to jest bardzo trudny sport do wytłumaczenia, czy ja to próbowałem wytłumaczyć w tekście, natomiast pewnie wideo też będziemy próbować, bardzo ciężka robota. A kolarstwo przełajowe jest bardzo proste do wytłumaczenia. To jest taka Formuła 1 na rowerach trochę. To tak podsumowując, mamy godzinny wyścig, zawodnicy ścigają się na około 7-8 minutowej rundzie, pokonują tę rundę tyle razy, ile powiedzą sędziowie, tak żeby wyszło około godziny. Po pierwszym okrążeniu dostają informację, ile jeszcze rund jest do pokonania. Trasa składa się z asfaltowego startu, później wlatujemy w trasę. Trawa, piasek, czasami śnieg, dużo błota, im więcej błota, tym lepiej, bo jest ciekawie. Schody, podbiegi, zbiegi, sztuczne przeszkody, czyli takie nabany hopa, żeby tu ludzie nie myśleli, że jakieś dropy wielkie, jak w XC. I jest to po prostu super do oglądania, bardzo ciekawe, bardzo przejrzyste. Mamy sztywną grupę zawodników, którzy walczą. Nie trudno o swojego idola, bo na szosie masz troszkę inaczej, nie? No bo Roglic nie pojedzie na Tour de France, bo tamto. W kolarstwie szosowym są specjalizacje. Tu rozumiem, każdy jest silny we wszystkim. No i później pojawia się grudzień. Alpecin pisze o tym, że Van der Poel za tydzień wystartuje. Jumbo pisze, że Wout wystartuje, no i oni wygrywają albo jeden, albo drugi. No i ci wszyscy, którzy wcześniej się starali, no to mogą wygrać klasyfikację generalną Pucharu Świata, bo to tylko im zostaje i brązowy medal mistrzostw świata, chyba że przyjedzie Pidcock, no to wtedy już będzie gorzej. Co dla mnie zawsze jest takim delikatnym kamyczkiem, który dorzucam do ogródka, tak chyba się mówi, czy nie, ale generalnie jak w jakimś sporcie pojawia się ktoś z innego sportu, powiedzmy, że Wout van Aert i Mathieu van der Poel, ale jednak więcej trenują szosowego kolarstwa. No nie, ale to są kolarze przełajowi, którzy robią karierę na szosie. No to pytanie, kto wygrywa właśnie? Kolarstwo szosowe czy kolarstwo przełajowe? Wygrywa kolarstwo przełajowe, ponieważ jest tak atrakcyjne, że oni pomimo tych wielkich pieniędzy i rozpoznawalności na szosie i tak wracają. To jest łatwe i kolarz szosowy przyjeżdża i wygrywa. No tak. To są kolarze przełajowi, którzy robią sukces na szosie. I ale trenują szosę, a i tak wygrywają na przełajach, więc wiecie. No bo przełaje też trenują. No ci po prostu jest łatwo, możesz trenować cały rok inną dyscyplinę, przyjeżdżać sobie. No. Ale żeby nie byłem, to jest takie samo. Jakby Pidcock wygrał. Dwa miesiące trenował, ile miesiąc? To... No ale to pamiętajmy też jedno. Straszny. Gdyby Van der Poel, Iwana i Pidcock nie trenowali kolarstwa przełajowego jako młodzik junior, młodszy junior, nie zrobiliby kariery na szosie. Aż takiej. To na szosie za bardzo wybrzmiało, jakbyśmy reklamowali inny portal. A my jesteśmy kultura kolarska. Nie zrobiliby takiej kariery na rowerach. Za tydzień Paweł Bernat w tym miejscu, także czekajcie na nas. Także zapraszam. Daj mi jeszcze kilka sekund. Zapraszam na antenę Eurosportu, ponieważ tych wyścigów przełajowych będzie dużo. Będę miał przyjemność je komentować, także jak państwo się zdążyli mną zmęczyć, to mogą się jeszcze pomęczyć. Także bardzo zapraszam, bo to jest naprawdę ciekawe. Spróbujcie, zobaczcie, ocenicie, jak się nie spodoba.
To się nie spodoba, jak się spodoba, to się spodoba. Ja chciałem tylko powiedzieć, że moje przytyki były tylko i wyłącznie spowodowane tanią chęcią, znaczy chęcią taniej, wywołania taniej sensacji i głupiego żartu. Bardzo wam polecam Przełaja i Karola Dziambora, który o nich opowiada i komentuje, w związku z czym jego komentarz i w ogóle transmisję w Eurosporcie Kolarstwa Przełajowego też bardzo serdecznie polecam. To było, proszę państwa, CPK, czyli cykliczny program kolarski. Nadeszła jesień, nadeszła jesień, nadchodzą Przełaje. A liście spadły z drzew. Też cały czas nadchodzimy, bo kolejny odcinek już wkrótce. Paweł Bernas wróci, może nie, bo dobrze wypadł. Dziękujemy wam bardzo. Ja także dziękuję. Tick, tick, boom.